Cześć, ja jestem Futrzak, a teraz dzisiaj was witam z trzeciego audiologu. Audiologa jako takiego dawno nie było. Jakoś wam tam się starałem informacje przekazywać w jakichś tam materiałach, ale postanowiłem jednak zrobić tego audiologa, ponieważ już trochę tych informacji się nazbierało. Po pierwsze jest już przebiliśmy już dosyć dawno. Przebiłem barierę 100 widzów na moim kanale. Bardzo wam za to dziękuję. Oglądalność, w sensie odsłony moich materiałów wideo również są już naprawdę na... Już nie są to niskie liczby. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Teraz jestem... Liczba widzów wynosi około 125. Na pewno 120. Nawet nie wiedziałem, kiedy przesłałem ten pierwszy odcinek na YouTube tych kwadratowych pustelni, nawet się nie domyślałem, że takiej liczby dobiję. A jednak jest i za to bardzo wam bym chciał podziękować. A więc no jest nowy rok, tak. Miałem przesłać wideo z życzeniami właśnie i w Wigilię, i na Nowy Rok, ale czas mi nie pozwolił. Chyba mówiłem to w jakimś właśnie, w jakiejś, może to był Left 4 Dead, no nieważne. Mówiłem, że do mnie rodzina przyjechała i wolałem spędzić czas trochę z nimi. Rodzinę mam bardzo daleko od stąd, gdzie mieszkam. I niestety... Nie mogłem jakoś tak szybko to nagrywać. Jedyne odcinki to widzicie, że głównie to był Left 4 Dead, ponieważ tak jak się udało, to właśnie go chciałem nagrać. I właśnie, jeśli chodzi już tutaj o serię, to tak trochę można powiedzieć, że spieprzyłem sprawę, ponieważ sobie serii znowu narobiłem i znowu ich pewnie będę bardzo długo kończyć, dlatego już to, co teraz jest na razie na moim kanale, na razie to będziemy robić. I to by było... I tak. I to z tych głównych informacji. Teraz jeśli chodzi o serię tak osobno. Zacząłem serię Saints Row the Third. I to będzie... Teraz się skupił na niej najbardziej. Jeszcze chciałbym przed tym skończyć... Orki, Orks Must Die, ale to jest, mi się wydaje, że bardzo długie, a więc albo to, albo to. Jeszcze zostaje nam Left 4 Dead 2. Nie wiem, czy gdzieś mówiłem. Może Adamus jakoś mówił, ale będziemy przechodzić całą kampanię Left 4 Deada 2. Będzie podzielone to na dwa sezony. W pierwszym sezonie, tam gdzie jest ten Ellis, Coach, Rochelle i Rick, albo Nick, chyba Rick. I to będzie pierwszy sezon, ten, który teraz kręcimy. Chyba tam zostało jeszcze dosłownie kilka tych jakby filmów, nie odcinków. I drugi sezon będzie, to będzie tak, nie będzie tak, że skończymy sezon pierwszy i już następnego dnia będzie następny sezon, tylko będę musiał to trochę przerwać, muszę trochę tych własnych serii, które sam sobie samemu narobiłem. Tak, więc będzie mała przerwa od sezonów, a drugi sezon będzie tam, gdzie jest tych czwórka innych osób, to jest bodajże Louis, chyba Bill i resztę tam nie pamiętam ich, ale to jest Louis, no ta druga jakby grupka. I to będzie tak wyglądać. Do Left 4 Dead 2 mogę wam, jakby to nazwać, zespoilerować, dojdzie nie wiem, czy na dłużej, czy na pewno na jeden film dojdzie jedna osoba, ponieważ nie mogę tego ciągnąć. Oczywiście, ja i Adamus to jest podstawa, każdy odcinek się ukaże oczywiście z nim. I tutaj jak już o nim mówię, to zapraszam na jego kanał, tak, on ma kanał i proszę wchodzić, bo... pozdrawiam cię Adamus, jesteś takim tempakiem, że usunąłeś swoje stare konto i ma teraz nowe i nie ma w ogóle widzów, więc zapraszam do subskrybowania jego kanału. Więc to by było o serii Left 4 Dead. O Saints Row mówiłem, że będzie to długa seria i trochę będziemy musieli ją
jakby to powiedzieć, ja to mówię, katować. Będziemy musieli trochę ją przesyłać. Jeszcze te orki zostały. Nie wiem dlaczego, ale sobie zrobiłem Call of Juarez. Ale dobra, już nie będę tego, już to jakoś skończymy. Tam może trochę w późniejszym czasie. Widziałem, że to tam ma samą oglądalność. A właśnie, zauważyłem, że chyba bardzo wam się podoba, wam jako moi widzowie, Left 4 Dead. Ma bardzo dużo, bardzo szybko zyskuje oglądalność, jak oczywiście na mój kanał. Bardzo szybko zyskuje oglądalność. O jakiej serii jeszcze miałem powiedzieć? A, Terraria. O, ludzie, nawet w to nie wchodzi. Terraria to jest bardzo wielki niewypał. I to, co jest tam, gdzie odpalam pierwszy raz grę, to tak, to jest mój błąd, że to nakręciłem, już tego kręcić, ale nie będę, ponieważ już nie wiem, chyba 3 dni tak się wkręciłem w tą Terrarię, że naprawdę po 3 dniach już prawie wiedziałem, no może nie wszystko, ale już na jakiejś tam poziomie jestem i jakbym miał udawać, że o super, coś tam, jakaś broń, to by było strasznie sztuczne i nie. To sobie będzie w tym śmietniku, w tej playliście, przesłane filmy, niech to sobie tam będzie. Tam jest wiele takich śmieciowych filmików, nie będę ich usuwać. Jak będzie potrzeba, to je po prostu usunę. Co jeszcze, co jeszcze? Kwadratowe pustkowia. Niektórzy z was, kilka osób, przesyła do mnie wiadomości, nie tylko na YouTubie, kiedy będzie następny odcinek Kwadratowe pustkowia. Kwadratowe pustkowia to nie jest taka łatwa rzecz, ponieważ jak już się, można to nazwać, umawiam, to nie dość, że to są 3 osoby do nakręcenia, czyli już 3 osoby muszą znaleźć na to czas. Jest to zupełnie inaczej, jakby do porównać to do jednoosobowej serii, na przykład, bo jeśli kręcę orki, to tylko ja muszę sobie znaleźć czas, ale jeśli na przykład już, jak mówimy o kwadratowych pustkowiach i mamy kręcić kwadratowe pustkowia, to już musi znaleźć czas i Adamus, i Magler. No i oczywiście ja. I jeśli już mówię, że dobra, kręcimy w ten dzień Kwadratowe pustkowia, to jeszcze musimy się tak przygotować, bo to nie są krótkie odcinki. Teraz już będą takie kolosy, bo na tę serię to na pewno skończymy. Tej serii na pewno nie skończę. Tą serię na pewno skończymy, na pewno jej nie przerwę. I widzicie, że są same kolosalne odcinki, 25 minut, 30 minut co najmniej. I dopiero co skończyliśmy tą kryjówkę. I teraz dopiero będą jakieś przygody. Wiem, że są nudne te odcinki, ale teraz się zacznie rozkręcać. Mówię wam, że wszystko, co widzicie na filmie, to jest wszystko. My tam nic więcej nie dobudowujemy. Jedyne co to czasem, no co, nie wiem, na przykład między przerwami od odcinkami, ponieważ jak już nagrywamy te kwadratowe pustkowia, to nagrywamy w jeden dzień na przykład już 5 odcinków, wtedy jak już mam je tam sobie na dysku z boku i okej, dzisiaj sobie wrzucę kwadratowe pustkowia. To nie jest tak, że wszystko jest ten. Dlatego jak na przykład coś prosicie, że tam za cicho, chociaż nie ma takich już problemów, ale na przykład tam za cicho mówimy, to się to tam po 3 odcinkach dopiero może zmienić. I to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy w ogóle warto wam jakieś życzenia. Jest już 5 dni nowego roku, ale no dobra. Szczęśliwego nowego roku. Tam nie wiem, czego sobie zażyczycie, sami sobie złóżcie tak jakby życzenia. To był właśnie trzeci audiolog. Ja się z wami żegnam. To było dzisiaj już na tyle. A nie, jeszcze chwilka. I jeszcze co do wrzucania filmów wideo. Właśnie, ten audiolog. Zapomniałem o tym powiedzieć, nie wiem dlaczego. Ten audiolog jest 100. filmem na moim kanale. Nie wiem ile mój kanał ma. Ponad może 4 miesiące albo 5. Moim zdaniem bardzo często wkładam te wideo. Czasem są to nawet. No, zresztą moi widzowie pewnie wiedzą, że to są nawet czasem 2 materiały na dzień. To nie jest tak, że ja nie mam życia i całymi dniami kręcę Left 4 Dead'a z Adamusem, Adamus też nie ma życia i cały czas tłuczemy te zombiaki. To jest po prostu tak, że jednego dnia
Poprzez, nie wiem, przez 2 godziny sobie gramy i wtedy ile? To można nagrać nawet dwa filmy i to już się składa na około 10 odcinków. Ja po prostu mam to, mogę to po prostu wkładać. Oj, wygaszać się włączył. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale tak, wygaszać się włączył. I dlatego około teraz już tak cały czas nie będę naparzać wam z tymi materiałami, bo po drugie jest szkoła. Ja mam ferie od 30. Chwila. Tak, od końca stycznia do. Sami sobie spójrzcie na Google. Dokąd? Ja zaczynam ferie od końca stycznia. I wtedy może się pojawić jakiś taki specjalny materiał, ponieważ najprawdopodobniej może już to jadę do Adamusa. Tak, Adamus, mieszkamy od ciebie też daleko, może tak powiem. Nie będę mówić, gdzie Adamus mieszkasz, pewnie to oglądasz, słuchasz. Nie wiem. Nie będę mówić, gdzie mieszkasz, ale tak, mieszkamy od ciebie daleko. I może wtedy się coś pojawić, może coś z konsoli. Mam wiele gier, gdzie można na jednym ekranie i split screen, i nie split screen, więc może się coś takiego pojawić. Jeśli wam się spodoba takie coś, to może i będzie tego więcej, bo to w końcu będą około 2 tygodnie. Nie mówię, że będziemy przez 2 tygodnie siedzieć cały czas z padami przy konsoli, ale spokojnie 2 godziny to są tak. Korzystacie z komputera około 2 godziny dziennie, to naprawdę te 2 godziny dziennie można poświęcić i naprawdę nagrać masę odcinków. Albo 4 kolosalne po 30 minut, albo. Po 15 minut to jest już chwila. 8 odcinków. Creeper. I to było już chyba na tyle. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Klikania przycisku fajne, jeśli Wam się podobało. Komentowania, nie wiem. Możecie mi wysyłać jakieś wiadomości i komentarze. Wolałbym jednak wiadomości. I to było chyba tyle. Tak. A więc to był trzeci audiolog. Ja się z wami żegnam. Jeszcze bym chciał wspomnieć naprawdę, bo Adamus. No sorry, ale jesteś tym pakiem. Nie wiem, czemu to usunąłeś, to konto stare. Ma teraz nowe. Nie wiem. Adamus 531, będziecie mieć link i teraz, i w opisie, i wszędzie. Bo nie wiem, dlaczego to zrobił. No dobra. To już koniec. To był trzeci audiolog i ja się z wami żegnam. Cześć.